Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zmienić logo kanału YouTube, czyli ten oto obrazek, który widoczny jest przy naszym kanale. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, należy oczywiście przejść na stronkę youtube.com i zalogować się na nasze konto. Kiedy już to zrobimy, klikamy w prawym górnym rogu w nasz awatar. Następnie z menu wybieramy YouTube Studio. Po otworzeniu YouTube Studio, tutaj z menu z lewej strony, należy zjechać nieco niżej, do momentu, kiedy zobaczymy dostosowywanie. Jeśli macie YouTube po angielsku, będzie to Customize, albo możecie po prostu znaleźć taką oto ikonkę. Klikamy w tą opcję. No i w tym momencie otwiera nam się dostosowywanie kanału. Tutaj z menu u góry wybieramy marka. I w tym oto miejscu mamy właśnie zdjęcie profilowe, czyli innymi słowy logo naszego kanału. I żeby to logo zmienić, klikamy tutaj w przycisk Zmień. Następnie należy wybrać logo, które chcemy. Jeszcze ważna rzecz. Logo nasze powinno mieć co najmniej 98x98 pikseli. I powinno to być logo w formacie PNG lub GIF. Także upewnijcie się, że macie logo w formacie PNG lub GIF o takim oto rozmiarze. Jeśli nie wiecie, jak logo kanału stworzyć, polecam obejrzeć inny odcinek na moim kanale, na którym właśnie tłumaczyłem, jak stworzyć swoje własne logo. No i teraz tak, klikamy Zmień. Należy znaleźć logo na naszym komputerze. Następnie klikamy w to logo dwukrotnie. Otwiera nam się tutaj podgląd, możemy go dostosować, czyli jeśli mamy jakiś duży obraz i chcemy tylko część tego obrazu ustawić jako logo, możemy to tutaj właśnie zrobić poprzez zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru. Kiedy już wszystko ustawimy, klikamy gotowe. No jak widzimy, logo już jest tutaj ustawione i teraz, żeby te zmiany zostały zapisane, klikamy w prawym górnym rogu opublikuj. I w tym momencie nasze logo jest już zmieniane. Za momencik zobaczymy tutaj właśnie, że zostały zmiany opublikowane. I nasze logo, jak widać, zostało zmienione. Te zmiany w niektórych przypadkach mogą potrwać kilka czy kilkanaście minut, także jeśli nie udało Wam się tego zrobić od razu, uzbrojcie się w cierpliwość, poczekajcie, to logo zostanie prędzej czy później zmienione w ciągu kilku minut. No i możemy tutaj także kliknąć Zobacz kanał. W tym momencie zobaczymy, jak ten nasz kanał będzie wyglądał na podglądzie. Jak widzimy, u mnie logo jest zmienione. W poprzednim filmie pokazywałem, jak zmienić baner. Baner także jest zmieniony, czyli właśnie w ten oto sposób możemy zmienić awatar naszego kanału na YouTube. I na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zmienić logo kanału i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.